Siemanko miłośnicy detailingu. Dzisiaj pokażemy Wam, jak prawidłowo nasmarować siodło w czujniku siodłowym. A tak naprawdę będziemy kontynuować serię odcinków z korekty lakieru i pokażemy Wam, jak wypolerować czerwony akryl. Jeżeli jesteście posiadaczami samochodu na przykład czerwonego, który ma na sobie właśnie akrylowy lakier, na pewno macie problem z płowieniem tego lakieru. Czym to jest spowodowane i tak dalej, dowiecie się właśnie w tym odcinku. To nie tylko dotyczy kolorów czerwonych, bo też na przykład żółty akryl ma to do siebie, że dzieją się takie dziwne rzeczy, więc jeżeli zostaniecie z nami do końca, na pewno dowiecie się, jak o to zadbać i jak to zabezpieczyć. A jeszcze tak chcielibyśmy przypomnieć i odpowiedzieć na Wasze pytania, bo piszecie do nas na Facebooku, na Instagramie, też gdzieś w komentarzach odnośnie naszego konkursu, to chcielibyśmy udzielić Wam informacji, że konkurs będzie trwał do 22 czerwca, a ogłoszenie wyników będzie w transmisji na żywo 26 czerwca. I jak nie jesteście z nami na bieżąco, dalej możecie się zgłaszać. Link do konkursu znajdziecie w opisie naszego filmu. Nagroda główna: doprowadzenie Waszego samochodu do porządku i zabezpieczenie go 7-letnią powłoką ceramiczną z grafenem, czyli NX-Cen na 7 lat. Za drugie miejsce dostaniecie dobry szampon, dobrą gąbkę i dobry osuszacz i nabłyszacz karoserii, a za trzecie miejsce dostaniecie czapkę i sandały miłośników detailingu. To jest tak pół żartem, pół serio. Wejdźcie w link, który znajdziecie pod filmem, tam możecie się zarejestrować do konkursu i tam też znajdziecie regulamin i tam możecie sobie przeczytać, jakie nagrody są za które miejsce. Mati żartował o sandałach, zamiast sandałów jest coś równie świetnego, także naprawdę zaglądajcie, bo myślę, że warto. Japonki. Działamy. Oczywiście zanim przejdę do polerowania, zrobię sobie połówkę w celu dalszych porównań. Czym jest lakier akrylowy? I jak się go lakieruje? Jest tak, po prostu jest przede wszystkim podkład, bo pod każdy lakier musimy dać podkład, a następnie jest baza wymieszana z utwardzaczem i jest po prostu lakier jednowarstwowy. I co wyróżnia te lakiery, dlaczego one tak szybko płowieją, szczególnie te jaskrawe kolory, czerwony, żółty, niebieski, zielony. Jednym z surowców lakieru są po prostu barwniki naturalne, które bardzo szybko się wytracają i pod wpływem wysokich temperatur, promieni UV, no po prostu z czerwonego robi nam się różowy i w późniejszym czasie nawet i białe. Teraz tak, jest to bardzo łatwe w odświeżeniu, jeżeli chodzi o przywrócenie koloru, ale jeżeli chodzi o wycinanie rys, no to jest lakier dosyć twardy. Sprawdzimy, czy na CCS-ie i na Hyperpolish nam się to uda zrobić. Na pewno odświeżę, ale oczywiście zrobię połówkę, nie będę tutaj katował od futra, nie wiadomo jak głęboko się tego wcina, po prostu chcę Wam pokazać, jak to odświeżyć. Zacznę od CCS-a, później wykończę to oczywiście na Hyperpolish, później wykończę to wafem na Hyperpolish, ściągnę wtedy taśmę i zrobimy sobie porównanie. Możemy jeszcze śmiało tutaj, Mateusz, to sprostować o to, tak dla uproszczenia, że lakier płowieje, ponieważ nie ma ochrony przed promieniami UV. Tak? No nie ma klaru, a pamiętajmy o tym, że jednak klar jest najlepszym zabezpieczeniem dla lakieru przed oksydacją. Jak wypolerujemy już ten lakier, no to musimy też pamiętać o tym, że on dosyć szybko z powrotem nam spłowieje, zrobi się w tym przypadku różowy, pomarańczowy, bo tutaj to jest meksykańska czerwień, powinien wyglądać naprawdę krwiście, a wygląda tak lekko pomarańczowo, lekko różowo. Tutaj widzimy już jakieś zmatowienia, dlatego tutaj sobie zrobiłem połóweczkę, no bo jednak chcę pokazać w tym miejscu, gdzie najbardziej mi się to rzuca w oczy. Po wypolerowaniu najlepiej sobie zabezpieczyć czymś ten element albo cały samochód, bo jednak później to szybko z powrotem spłowieje i też zabezpieczyć dobrze jest produktem, który zawiera w sobie inhibitory UV, czy to jest jakaś powłoka ceramiczna, czy też wosk, który, bo pamiętajcie o tym, że woski też niektóre zawierają inhibitory UV, szczególnie te syntetyczne. Pada już mam zaimpregnowanego w Norrisie, aplikowałem sobie właśnie Hyperpolish i mogę przechodzić do pracy. I oczywiście lecimy od 3,5. 3,5, to jest około 3,5 tysiąca do 4 tysięcy obrotów, biorąc pod uwagę dwa ruchy, jeden orbitalny, drugi rotacyjny. W przypadku maszyn rotacyjnych mamy tylko jeden ruch i na przykład na jedynce mamy 1200 obrotów, a na trójce mamy 2,5 tysiąca obrotów i tam już inaczej to cięcie troszeczkę wygląda, inaczej ta maszyna pracuje, mimo że tych obrotów jest mniej, no to ta maszyna jest, oczywiście jeżeli chodzi o rotację, jest bardziej agresywna niż Dual Action.
Zrobiłem dwa przejazdy krzyżowe. Widzę już na gołe oko, jeszcze zanim pokażemy wam w kadrze, że jest różnica, że naprawdę fajnie to wygląda już. Widzę, że spora ilość ryz jest usunięta i dodatkowo też jest usunięta oksydacja. Ale co jeszcze ciekawego jest w tym wszystkim, zobaczcie jak wygląda pad po polerowaniu akrylu. Oczywiście polerując zdzieramy jakąś tam warstwę lakieru. W przypadku lakierów wielowarstwowych, czyli mamy tam gdzie jest podkład, baza i klar, tego nie widzimy, no bo jednak klar jest bezbarwny. No ale jeżeli byśmy tam gdzieś jakimiś lupkami albo pod jakimś specjalnym światłem, które gdzieś tam wykrywa ten klar, na pewno byśmy widzieli, że wygląda podobnie jak właśnie po akrylu. A tak wygląda pad wyczyszczony właśnie w padłoszerze. Pamiętajcie o tym, co zrobił Mateusz. Dbajcie o sprzęt, to są wasze narzędzia pracy. Nawet jak pracujecie hobbystycznie, dbajcie o ten sprzęt, przecierajcie go sobie szmatką. Czyście. Dokładnie. Widzicie, tutaj pozostawały jeszcze jakieś wżery od wysokozasadowej chemii. Zaobserwowałem, że lakier naprawdę stracił swoje zmatowienie, nabrał połysku, ale niestety nie udało mi się wyciąć wszystkich rys. Nawet nie udało mi się wyciąć 50 czy 40% rys, dlatego no, miałem przejść na wafla i sobie to wykończyć, ale użyję jeszcze raz CCS-a i użyję do tego mocniej ściernej pasty niż Hyper Polish. Jest to Intensive Polish. Jest to pasta mocniej ścierna, tylko że muszę już wziąć pod uwagę to, że jak już będę polerował tą pastą, no to już będę musiał na 100% później wykańczać albo na tym samym padzie, albo na waflu i będę musiał użyć do tego Hyper Polish. Czyli będę musiał jeszcze zrobić po prostu jeden etap. Element wygląda już dobrze, ale to nie jest jeszcze to, ponieważ Intensive Polish w połączeniu z CCS-em pozostawiło po sobie mikromarring, więc teraz muszę to wykończyć. A że lakier jest twardy, czyli nie będę przechodził na bardziej miękkiego pada, tylko zostanę przy CCS-ie, ale użyję Hyper Polish, czyli pastę o gradacji niższej niż Intensive Polish. A co jeszcze ważnego zrobię? Wymienię mikrofibry na świeże, ponieważ docierałem Intensive Polish, a Intensive Polish jest mocniej ścierną pastą niż Hyper Polish, którą będę polerował za chwilę. Zerwę taśmę i zobaczcie efekt. Jak zauważycie może, jak zaczynaliśmy, to tam było jasno, a teraz jest ciemno, więc troszeczkę nam zeszło. Jest jeszcze kilka wartościowych, takich cennych informacji, które chcemy wam powiedzieć przy samej końcówce. Ale na pewno po tym odcinku już będziecie wiedzieli, co robić, żeby faktycznie nie mieć takiego efektu jak tam na ciężarówce, czyli matowego lakieru akrylowego. Od samego początku trzeba dbać o ten akryl, no bo jednak później, jeżeli przyjdzie do korekty,
no to jest to jednak twardy lakier, jest to trudne w obróbce. Zresztą sami widzieliście, że nie udało się tego zrobić za pierwszym razem, a nawet powiem że tak, że za pierwszym razem nie było jakiegoś takiego spektakularnego efektu. Może troszeczkę te zmatowienia i ta oksydacja się zmniejszyła, ale zostało mnóstwo rys. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten samochód, o ten egzemplarz, o ten ciągnik siodłowy, no to tutaj mógłby nawet wchodzić z grubą gradacją, z futrem na Intensive Polish, już bym, no, o Intensive Compound tutaj bym w ostateczności sięgał, ale faktycznie na jakimś mocnym futerku i na Intensive Polish mógłbym tutaj wjeżdżać, żeby sobie ten czas pracy i ilość etapów zmniejszyć. A jeżeli chodzi o zabezpieczenie, no to faktycznie musimy używać produktów, które zawierają jednak w sobie inhibitory UV. Ważną informacją jest też to i pewnie jeżeli jesteście posiadaczami samochodu z takim lakierem, pojechaliście na jakąś myjnię bezdotykową i zobaczyliście pełno białych smug i to nie były water spoty, to były zacieki po wysokozasadowej czy też zasadowej chemii, która właśnie była wlana na tej myjni. No, po prostu negatywnie wpłynęła na kondycję tego lakieru. Ten odcinek dobiega końca, ale chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że nasza firma Detailing Bulls znajduje się we Wrocławiu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 i tu odmienimy Wasze samochody. Firma firmą, to jest jedno, ale pamiętajcie również o naszym Facebooku i Instagramie. I jeżeli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. I co? I widzimy się w sobotę. Cześć! A widzisz, ja nie byłem tego świadomy nawet, jeżeli chodziło. Nie wiedziałeś nawet. Nie. No to już wiesz. Jak staniecie na kabel i te kable się czyszczą, to też je sobie wyczyście, później one są zalepione, dotykasz... Brudzą, Mateusz. Brudzą. Słucham? Powiedziałeś, jak staniecie na kabel i te kable się czyszczą, to też je sobie czyście. No, dobra. No ale no, wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi.